Dzieciarnia już szykuje się do drogi. Zażyczyli sobie jeszcze lody przed wyjazdem. Nie obyło się oczywiście bez konfliktu. No ale cóż, życie. Wyczekali się tutaj. Jeszcze się okazuje, że kolejna zmiana planów. No to dlatego, że tutaj mamy kapcia. No jest sobota, nie wiem która, ale pewnie ten sklep, wiesz, nie wiadomo czy on by chciał to zrobić. Teraz jechać po dętkę to za godzinę ewentualnie może byłby gotowy ten rower. O ile w ogóle by się kupił dętkę, więc chyba zostawimy to. Ale nie ma tego złego, ja dzisiaj jestem akurat w słabej formie, więc... Dobra, no to kto jedzie? Wszyscy jadą? Zrobimy tak, że ja wam przywiozę zaraz coś zimnego do picia i mam pączki. Takie bułki pączkowe w plecaku. Podzielę się z tobą. Ale czym? Pączkiem. Nie, dziękuję. Ja się nażarłem teraz, takie śniadanie zjadłem, że szok. Tam Karol przed chwilą pisał, że za 5 minut jest gotowy. Dobra, no to my jedziemy, najwyżej on tam dojedzie. No ja wiesz, już tu z filmami walczę za chwilę. Jak się tam zatrzymam, to mu napiszę, dobra? Albo ty mu odpisz, dobra? Co masz? Dobra, dobra, spoko, Władek. Luzik. Jak możesz, to powerbanka byś wzięła. O ile jest naładowany. Nie wiem. Bo ja tu teraz działałem, to już mi się trochę rozładowało. Jak tam Gawrońska? Dobrze. Co? Mogę. No masz amortyzator z przodu przecież. No jak? Dobrze. Wszyscy gotowi? No to ruszamy. Władek, masz wodę pełną? Tak. Dobra, gitara. Tonarka. Ten? Słucham? Idziemy lasem? No pewnie. Lasem też. Kocham cię. Lasem jedziemy w tą stronę. Tak. Chociaż nie, wiecie co? Bo jeszcze byśmy zajechali tam, gdzie ten Polonez stoi. To może może tym razem pojedziemy inną drogą. Dobra? Tam przez Blachownię? No tak, przez Blachownię, tak. Sorry. Władek, jaki ty szeryf jesteś. Dbasz o kobity, jak kogut normalnie jesteś. Dobra, poczekajcie. Ja tu muszę bramę zamknąć jeszcze. Kiemka. Czekajcie, zobaczę tylko, czy się zamknie. Żeby tu ugryźć czasem nie wylazł. Dobra, jest ok. Świetnie wam idzie, dzieciaki. Super, że jesteście w kaski uzbrojeni. To mi się podoba. Dajesz, Krycha, dajesz, nie przestajesz. Przystanek. Zaraz dołączą do nas szyszki. A dzieciaki skorzystają z placu zabaw, na którym dawno nie były. Dziadków nie ma, ani jednych, ani drugich. Więc nie zajedziemy. Walimy prosto na Topornię. Jak tu pięknie można czas spędzić, proszę Państwa. Plac zabaw zorganizowany. Bardzo przyjemnie. Można nawet szachy ponaparzać. Tu jest właśnie przysłucha. Tu jest pięknie i zarąbiście. Ten. Nagrywam, jak co? Mówisz Kubalu, o tym rajdzie, nie? Tak, no na Kubalu jest super sprawa, bo... Jeszcze nie byłem. Zawsze tylko zdjęcia oglądam. Dostajesz, wiesz, mapkę. No. Od pierwszego punktu do drugiego masz 10 punktów. I musisz. Punktu dostajesz następną mapkę. I musisz, wiem. I po lesie, no. Są tam strzałki, wiesz, duperele, nie? Nie wiem, a ile to trwa? Tak mniej więcej, ile schodzi ludziom? Niedzielę się kończy. No tak, ale jak dostajesz taką trasę, to jest kilka godzin, no, także że to pół jest dnia. 6 godzin jazdy. Aha, no to zarąbiście. To zarąbiście. A tutaj, proszę Państwa, Kaśka, przysuska Kaśka z rocznika, wiadomo 62. czy... 62. I śmiga sobie taki sprzęt.
z bokserem po przysusze. A to nie jest jedyna Kaśka w przysusze, nie? Nie, no teraz to jest chyba ze 14 tych zawsze. Ile? 14? Tak, że kiedyś Boże. Jak naliczyliśmy. 14 sztuk. A Paweł czym jechał? Paweł jechał M-ką, M72. M72, a to poważny sprzęt, nie? No, tak kolekcjonersko. Nie, troszeczkę no. Starszy, chociaż może być nawet z tego samego rocznika. Ale nie, on ma starszego na pewno. Oni to też te junaki mają, nie? Tak, no. No nie tylko. No wiem, wiem. Wuela, widziałem, no. Piękny sprzęt. Junaki jest, Helki. A to Simpsony, Iża też ma, Paweł. No oni to od zawsze pamiętam, nie? To motory mieli. Nie będę siadał. Dolnozaworowy jeszcze tak. Się poparzę. Dolnozaworowy, właśnie. Lepsza Kaśka Dolniak niż Edyta Górniak. Panie, jak rosek pali jeździ. Jest luz. Cudo. Widziałeś Badek? Co? Wiesz, niektóre mają te nowsze wsteczne biegnie, to też... Wsteczny jest, no. Fajna sprawa. Jechałbyś chyba tak? Nie. Ja to nie wsiadam, się poparzę zaraz od tego. Chociaż na tym nie, zlocie to jeździłem. Poparzę. Na tym zlocie to się w klapkach jeździło, wiadomo. Ale to trzeba być dobrze znieczulonym, żeby to było. Inna jazda. O, tu proszę bardzo. Skórkowe siedzonko. Skórka. Kurtka dzisiaj nie jest potrzebna. Kurtka nie jest dzisiaj. Przeciwnie. Także tego. Jeszcze cię muszę nagrać, jak odjeżdżasz. Jak to w ruchu jest. A gdzie jedziecie? Na Topornie? Nie, więc to właśnie wracali, miałem jechać do domu. Aha. No my to właśnie na Topornie tam jesteśmy umówieni. I zaraz na Topornie będzie. No to może się tam jeszcze. Ale tu panie kask, kurde, ten nie koresponduje z klimatem. A nie, wiesz co, ale bo ten jest lepszy, bo ma ten od razu. A, okej. Okay. Bajerek. Nie muszę się wiesz. Wiem, wiem. Fajny, nie? Jak wujka Andrzeja, pamiętasz? No, podobny. Biegiem. Ładnie chodzi, nie? Ale poszedł ogniem, nie? Wadek? Dobra, zbieraj dziewczyny, bo tam na nas już czekają, na Toporni. Mama przywiezie zimne picie jakieś. Pewnie z lodówki sok albo wodę. Jedziesz, Gawrońska? Dobrze. Tylko oczywiście ja sobie kupię z tą męską ramą. Bo damka, no to niekoniecznie. Zostawcie sobie odstępy małe, dobra? Bo jak ktoś zahamuje przed wami, żebyście się nie wrąbali mu na koło. Okay.
Zaraz zobaczysz, jak ładnie pracuje. Mięciutko. No teraz nie pływają kaczory, no. Idę tam do... Dobra, śmigaj, no. Atakuj, Stef. No to pornie rozładowała mi się bateria. Kolejne ujęcie to już z kiełbachą. Kiełbacha, musztarda, keczupik, pomidor, rzecz jasna. No i tak. Nawet nie wiem, która jest godzina. Słyszę cię, słyszę.